Witam. Cześć. Może nas będzie trochę. Cześć. Prosiłbym wszystkie osoby z flagami o ustawienie się na schodach, gdzie fajnie wyglądało. Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym zgromadzeniu. Zgromadzenie jest poświęcone biało-czerwonej fladze Rzeczpospolitej Polskiej. Otóż chciałem tylko poinformować dla formalności, że w czasie zgromadzenia nie wolno używać żadnych materiałów pirotechnicznych, posiadać przy sobie broni lub używać wyrazów wulgarnych. Kto złamie dyscyplinę, ten niestety będzie musiał zostać usunięty ze zgromadzenia. No tak, na dobry początek. Człowiek co do swej istoty jest po prostu społeczny. I od zarania grupował się w różnego rodzaju wspólnoty, które to wspólnoty zawsze chciały się czymś wyróżnić. Obierały sobie jakieś barwy, obierały sobie jakieś symbole, coś, co by ich identyfikowało. Na początku były to jakieś makijaże, jakieś tatuaże lub jakieś charakterystyczne rzeczy przyczepiane do ubrania. Po co to było? Otóż kiedy spotykało się dwóch ludzi z tym samym symbolem, wiedzieli jedno, że oni mogą na siebie liczyć. Stanowią wspólnotę. Po latach te symbole uległy znacznej zmianie. Dzisiaj mamy do czynienia z flagami, godłami narodowymi, innymi symbolami. Polskość to, proszę Państwa, nie jest tylko dowód osobisty. Dowód osobisty nie świadczy o przynależności narodowej, chociażby z tego względu, że mamy kilka mniejszości narodowych w Polsce, którzy posiadają ci ludzie dowody osobiste, ale nie identyfikują się z polskością. Polskość nosi się w sercu, polskość ma się na czele głowy, jakby po prostu z przodu głowy. Polskość rozpoznaje się również po barwach. Po biało-czarnej fladze, po orle białym na czerwonym tle, Polak uważa, że te barwy stanowią dla niego symbol wręcz święty. To jest coś, co nas jednoczy, mimo iż możemy mieć różne poglądy, jednakże Polak z Polakiem może się dogadać nawet pomimo różnic. Tylko jeden warunek to jest taki, że biało-czerwone zawsze z przodu i przede wszystkim. W dzisiejszych czasach trudno jest po prostu eksponować barwy biało-czerwone, nawet w czasie święta dzisiejszego. Widziałem, że wiele portali miejskich nie zmieniło swojego loga. Dalej mają obce barwy. Jakby to ich po prostu kompletnie nic nie interesowało. Interesuje ich całkiem coś innego, a nie polskie barwy narodowe. Proszę Państwa, to ja może na razie tyle. Chciałem tutaj oddać głos koledze Ryneuszowi z Ruchu Narodowego. Witam Państwa, prezesie. Tak, proszę Państwa, Dzień Flagi Rzeczpospolitej, Święto Flagi Polskiej, Święto Flagi Narodowej. Święto ustanowione jakiś czas temu przez nasze władze, oddania szacunku, chwały i dla pamięci tych barw. W związku z tym, że to nasze kochane biało-czerwone barwy, ja proponuję rozpocząć nasze zgromadzenie odśpiewaniem z tłem, z wersją profesjonalną naszego hymnu. Zgromadzenie do hymnu Baczność. Thank you.
teraz Kacpra Wyczka, prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, o krótki, o czytanie wiersza. Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, na tej fladze biel jest i czerwień. Czerwień to miłość, biel serce czyste. Piękne są nasze barwy ojczyste. Moi drodzy, pozwólcie, że teraz krótki rys historyczny. Chorągiew jest zapewne najstarszym rozpoznawalnym znakiem bojowym. To płat materiału w określonych barwach, na którym widnieje godło, czyli znak. Na polu bitwy chorągiew pomagała rozróżnić walczące strony. Wskazywała kierunek natarcia i wyznaczała miejsce zbiórki. Sygnałem do rozpoczęcia bitwy było rozwinięcie chorągwi, których nie zwijano aż do zakończenia walki. Honor i cześć rycerzy, którym powierzono chorągiew, zależało od tego, czy zdołali ją w czasie bitwy ochronić. Symbolem zwycięstwa nad przeciwnikiem było rzucenie zdobytych chorągwi pod nogi władcy lub naczelnego wodza, a im więcej ich było, tym większe zwycięstwo i chwała. Marcin Bielski, XVI-wieczny kronikarz, opisując początki państwa polskiego, napisał o legendarnym Lechu. Na chorągwiach swych kazał kłaść orła białego za herb, a od tego czasu to Królestwo Polskie tego klejnotu używa. Nie wiadomo, kiedy powstała polska chorągiew z orłem. Inny kronikarz, Wicenty Kadłubek, napisał, że Kazimierz Sprawiedliwy walczył pod znakiem orła, symbolem królewskiej godności. Flagi państwowe zaczęły powstawać pod koniec XVIII wieku. Wywodziły się od chorągwi królewskich i przyjmowały ich barwy. Kolor godła umieszczono na górze flagi, a kolor tła na dole. Również flaga polska wywodzi się od królewskiej chorągwi i herbu Królestwa Polskiego. Zarówno dawniej, jak i dzisiaj kolorom przypisywano znaczenie. Biel symbolizowała czystość, porządek i szlachetność. Kolor czerwony był symbolem ognia i krwi. Oznaczał także odwagę i waleczność. Od dawien dawna czerwień była kolorem uprzywilejowanym. Używali jej najdostojniejsi i najbogatsi. Uzyskanie trwałego czerwonego koloru było kosztowne. Czerwony barwnik produkowano z wydzieliny owadu zwanych czerwcami. Skąd wzięła się nazwa koloru? W charakterze barw narodowych biały i czerwony pojawiły się po raz pierwszy w 1792 roku podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Damy wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwonymi szarfami, a panowie nałożyli biało-czerwone szarfy. Obradujący w czasie powstania listopadowego Sejm Królestwa Polskiego w dniu 7 lutego 1831 roku uznał biel i czerwień za barwy narodowe. Biało-czerwonymi kolorami witano w Niemczech żołnierzy powstania listopadowego udających się na emigrację. Biało-czerwone kokardy przypinali uczestnicy walk o niepodległość. Żołnierze powstania styczniowego w 1863 roku zakładali biało-czerwone opaski. Pierwszą manifestacją, w czasie której niesiono biało-czerwone flagi, był pochód w Warszawie 1916 roku z okazji 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po uzyskaniu niepodległości Sejm Ustawodawczy w dniu 1 sierpnia 1919 roku uchwalił ustawę o godłach i barwach narodowych, w której napisano: za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony w podłużu. Po 20 latach wolności polska flaga zniknęła z przestrzeni publicznej. W czasie niemieckiej okupacji za prezentowanie symboli narodowych groziła surowa kara. Pomimo to notowano liczne przypadki obchodzenia zakazanych świąt narodowych przy użyciu polskiej flagi. W czasie powstania warszawskiego specjalnie oznaczone były oddziały biało-czerwoną opaską, założoną na prawe ramię. Po wojnie w roku 1955 władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyjęły dekret, w którym flaga państwowa ma kolor biały i czerwony.
z czego biały znajduje się na górze, a czerwony na dole, gdzie czerwony jest odcieniem cynobru. Obowiązywał do roku 1980 roku, w którym Sejm przyjął ustawę określającą wygląd flagi. Znowu zmieniono odcień czerwieni, który był tym razem dokładnie opisany. W Polsce istnieje także inny wariant, używany przez placówki dyplomatyczne. W 2004 roku ustanowiono 2 dniem święta, dniem flagi Rzeczypospolitej. Działa, raz nie działa. Może kolego, ja będę trzymał ten mikrofon. Okej. Gdzie to skończyłem? W 2004 roku ustanowiono 2 maja dniem flagi Rzeczypospolitej Polskiej ze względów symbolicznych. Po pierwsze, w PRL 2 maja był dniem, kiedy władze zmuszały naród do zdejmowania flag po święcie pracy, tak aby nie zostały na święto Konstytucji 3 maja, nie uznawane przez nie. Po drugie, tego dnia obchodzone jest święto Polonii i Polaków poza granicami kraju. W każdym czasie przywiązanie do barw innych symboli narodowych winno być i jest przywilejem i obowiązkiem każdego patrioty i obywatela. Dzisiaj możemy bez ograniczeń cieszyć się polską flagą. Pamiętajmy o tym, że należy się jej szacunek. Nie powinna być szarpana wiatrem, moczona deszczem. Dbajmy o to, żeby była zawsze czysta, biało-czerwona. Naszymi barwami jest biel i czerwień i bądźmy z tego dumni. Dzisiaj, kiedy flagę naszą biało-czerwoną chce się zastąpić innymi barwami, kiedy na urzędach, na instytucjach publicznych powiewają inne barwy, nierzadko nawet bez towarzystwa biało-czerwonej. Powinniśmy być szczególnie czujni i uwrażliwieni na jej obecność, zawsze na pierwszym miejscu, wszędzie. Biało-czerwona powinna być też zawsze w naszych sercach i umysłach na pierwszym miejscu. Zawsze powinniśmy być gotowi, wzorem naszych ojców i dziadów, do obrony naszych granic, państwa, rodzin, dzieci, tożsamości, suwerenności, wolności. Zawsze pod barwami biało-czerwonymi. Dziękuję koledze. Jak tutaj kolega przeczytał w jednym z ostatnich akapitów, biało-czerwona jest powodem do naszej narodowej dumy. Duma! Duma! Narodowa duma! 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 Narodowa duma! 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 Narodowa duma! Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Jeżeli ktoś by chciał jeszcze zabrać tutaj zgromadzony głos, to serdecznie zapraszamy ewentualnie. Będziemy jeszcze tutaj troszeczkę z Państwem obecni. Będziemy rozdawać teraz szczególnie dla naszych najmłodszych dzieciaczków biało-czerwone flagi. Tak prosimy o ich przyjęcie i cieszenie się i oddanie w tym dniu szczególnego szacunku naszym barwom biało-czerwonym. Zawsze o tym pamiętajcie, zawsze w sercu biało-czerwona. Na zawsze. Dziękuję wszystkim za udział w naszej skromnej pikiecie, ale jakże bardzo ważnej skromnej pikiecie. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego, miłego dzisiejszego święta, jutrzejszego również. Trzymajmy się zdrowo. Czołg Wielkiej Polsce! Uważam nasze zgromadzenie za rozwiązane.